malarstwo jako takie, w odróżnieniu od rzeźby czy od rzeźbiarstwa, tak nazwę to po prostu, stanowi zdecydowanie wyższość nad rzeźbą. Nie mówię już o poetach i pisarzach, no nie będę mówił tu o redaktorach, prawda? Bo taki malarz na przykład jest energiczny, swobodny, a taki redaktor, taki troszkę taki po prostu skarbiony troszeczkę, a malarz taki wypręża, prawda, siłę pokazuje swoją. Natomiast pisarz, redaktor czy nawet poeta, taki niezdecydowany, taki idzie tak trochę kuleje lekko. Życiowo i nawet może być po prostu normalnie, właściwie kulawy na lewą nogę, ponieważ się potknął się, poślizgnął się na pochwocinie swojej własnej, zresztą może być nawet tak. Natomiast malarz nigdy by do tego nie dopuścił, ponieważ malarz idzie zdecydowanie, prawda, prosto, ostro, jak jest pochwocina, to po prostu ją mija. Albo nawet buty ma tak dobre, proszę zobaczyć, jakie ja mam buty malarze, mam takie buty. I on pochwocinę, nastanie na pochwocinę i się nie poślizgnie. Bubble.